Dzień dobry Państwu. Kłania się Państwu Lucjan Bąbolewski, który miał zaszczyt wspólnie z marszałkiem województwa panem Olgierdem Geblewiczem i dominikaninem Tomaszem Dostatnim zaprosić Państwa na dzisiejsze spotkanie do Książnicy Pomorskiej. Spotkanie z naszego cyklu Społeczeństwo Otwarte. Nawiązujące, jak Państwo pamiętacie, do głośnego dzieła Karla Popera, gdzie tam w tle jeszcze oprócz tego społeczeństwa otwartego pojawia się i jego wrogowie. Jak bardzo dzisiaj ten tytuł inaczej brzmi niż wtedy, kiedy po raz pierwszy się tutaj spotkaliśmy. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Witam serdecznie i gorąco pana marszałka, gospodarza województwa zachodniopomorskiego, pana Olgierda Geblewicza, współtwórcy tego cyklu. Witam bardzo serdecznie naszych gości. Ich przedstawi gospodarz prowadzący, czyli ojciec Tomasz Dostatni, ale muszę się pokłonić panu Wojciechowi Jakobsonowi, legendzie nie tylko polskiej, ale i polskiego, ale i światowego żeglarstwa, którego mam zaszczyt po raz kolejny tu zresztą w Murach Książnicy gościć. Proszę Państwa, poproszę pana marszałka o otwarcie naszego spotkania. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze kolejne spotkanie z cyklu Otwarta Społeczność, który organizujemy we współpracy z Książnicą Pomorską, a którego inicjatorem, pomysłodawcą jest ojciec Tomasz Dostatni, który przybył do naszego miasta z Lublina, ale wcześniej Praga, rodzimy Poznań i wszędzie bardzo duża aktywność. Aktywność w dziedzinie, powiedziałbym, pobudzania kultury, w dziedzinie wzbudzania debaty na wszelkie możliwe tematy. Kiedy spotkaliśmy się tutaj po raz pierwszy w Szczecinie, to uznaliśmy, że Szczecinowi też potrzebne jest takie miejsce dialogu, takie miejsce fizycznie znaleźliśmy tutaj w Książnicy Pomorskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, ale te wszystkie nasze spotkania nie miałyby sensu, gdyby po pierwsze nie państwa obecność, a po drugie, gdyby nie nasi bohaterowie. Dzisiaj bohater, spoglądam na publiczność, pozdrawiam wszystkich ludzi morza, bohater bardzo bliski naszemu sercu, bliski naszemu miastu. I myślę, że osoba, no, o której rzeczywiście trudno nie mówić w innych kategoriach niż legenda. Stąd bardzo się cieszę, że tak wielu dzisiaj na to spotkanie z panem kapitanem Wojciechem Jakobsonem przyszło i przyjęło nasze zaproszenie. Ale też powiem, że państwo jesteście trochę na zasadzie elitarnej, bo już więcej osób ze względów covidowych po prostu nie mogliśmy zaprosić, więc zaręczam, że zainteresowanych było znacznie więcej. Ale to jest zasługa właśnie naszego dzisiejszego bohatera honorowego, pana kapitana i wszystkich zacnych gości. Nie będę więcej rozwijał. Bardzo jeszcze raz się cieszę, że wspólnie na Pomorzu Zachodnim budujemy tą otwartą społeczność i również otwartą na poznawanie dalekich lądów, bo dzisiaj o tym będzie dzisiaj dużo mowy. Ale nim to nastąpi, szanowni państwo, to pozwolicie, że najpierw przystąpię do pewnych formalności. Otóż jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że na mój wniosek, w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał panu kapitanowi najwyższą regionalną odznakę Złotego Gryfa Zachodniopomorskiego, którego za chwilę będę miał
zaszczyt wręczyć. Więc szanowni państwo, bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj w państwa obecności będę mógł ten honor swój spełnić. Więc pozwolicie państwo, że... Ja również jeszcze raz bardzo serdecznie państwa witam. Kolejny raz pan kapitan Wojciech Jakobson i pretekstem książka, która się właśnie ukazała, autorstwa Kazimierza Robaka, Żeglarskie kto jest kim, Wojciech Jakobson. Dziękuję, że nasze zaproszenie do tej rozmowy przyjęli przyjaciele pana kapitana. Witam panią Krystynę Pol. Witam pana Piotra Owczarskiego i pana Zbigniewa Kosiorowskiego. Jak pan marszałek wspomniał, ja jestem od niedawna, od roku, może roku i kilka miesięcy w Szczecinie, więc ludzi morza i przyjaciół pana kapitana wśród państwa nie muszę przedstawiać, kto zać i dlaczego. Będą państwo za chwileczkę uczestniczyli w naszej rozmowie. Ta nasza dzisiaj rozmowa, to spotkanie będzie miało kilka takich swoich części. Za chwileczkę pan kapitan Wojciech Jakobson powie kilka słów do nas przygotowanego tekstu. Potem połączymy się z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi i na tym dużym telewizorze pan Kazimierz Robak, który już nas śledzi, autor tej książki, również powie kilka słów, a potem rozpoczniemy krótką rozmowę o książce, a będzie taka prośba na koniec, jeśli państwo będą chcieli zadać jakieś pytanie, to będzie trzeba napisać to pytanie na kartce. Będzie trzeba napisać na kartce i ja panu kapitanowi pokażę jedno, dwa pytania, żeby mógł aktywnie odpowiedzieć na te pytania. Nie ma co przedłużać. Panie kapitanie, oddajemy głos. Dziękuję pięknie. Oczywiście. Witam wszystkich serdecznie. Temat spotkania jest znany. Na wstępie chciałem się podzielić krótką refleksją. Gdy otrzymałem pierwsze egzemplarze, bardzo się ucieszyłem i przesłałem wiadomość do znajomych i przyjaciół po prostu z tym, że się cieszę. Dostałem kilka odpowiedzi. Jedna z odpowiedzi była dosyć gorzka. Ja zacytuję dosłownie, odczytam. To było mniej więcej, to było dokładnie tak. Ciesz się z książki, ale czy to ważne? Czy to jest ważne wobec tego, co się dzieje na wschodzie Europy? Myślę, że ta refleksja może być pierwszym tematem do dyskusji. A ja z książki cieszę się, jestem bardzo wdzięczny autorowi Kazimierzowi Robakowi za napisanie czegoś, co jest dla mnie, jak ja to nazywam, śladem pamięci. Muszę przedstawić krótko Kazimierza Robaka. Rocznik 70, humanista, filolog, historyk,
przez szereg lat był dziennikarzem Radia Z, był nauczycielem akademickim. Teraz mieszka w Stanach. W Stanach zaczął pracę jako kierowca wielkiego tira, takiego tira 18-kołowego. Teraz pracuje na Uniwersytecie Południowej Florydy w Wydziale Humanistycznym. Zajmuje się ogólnie tematami ogólnie określanymi jako humanities. Był redaktorem szeregu książek w Polsce. Pierwszą książką bardzo znaną była Pogorią na koniec świata. Redagował również bardzo wiele książek, współpracując z Krzysztofem Baranowskim i z innymi autorami. Między innymi jest redaktorem wspaniałego albumu, który się nazywa Żagle na sztalugach. Piękny album, który jest tłumaczony w tej chwili na język angielski. Jako żeglarz pływał głównie na Pogory, ale pływał w tym pierwszym wielkim rejsie na Antarktydę. Potem brał udział we wszystkich szkołach żeglarskich jako nauczyciel, a w ostatnich szkołach jako dyrektor szkoły pod żaglami. Mój kontakt z nim zaczął się 40 lat temu w rejsie na Pogorie, oczywiście, w rejsie w ramach operacji Żagiel do Lizbony. I od tego czasu myśmy się nie widzieli, także ostatni kontakt był 40 lat temu. Może jeszcze jeden krótki raz w Warszawie, już po rejsie. Natomiast utrzymywaliśmy kontakt korespondencyjny, bardzo obfity w ostatnich latach, w ostatnich 8 latach. Ten kontakt korespondencyjny dotyczył materiałów, które ja posiadałem, materiały dotyczące Pogorii, zdjęcia, które Robak potrzebował do książek, które redagował. W każdym razie ten kontakt przerodził się w pewnym momencie. Kazimierz Robak stwierdził, że trzeba wykorzystać te materiały, które ja posiadam i te wiadomości, które jeszcze się, te wydarzenia, które jeszcze się zachowały w mojej pamięci. I zaproponował napisanie, wydanie tej książki. Tak więc powstała książka żeglarska Kto jest kto? Książka, która nie jest książką żeglarską. To jest właściwie kronika. To jest chronologicznie opisane przynajmniej część mojego życia, bardziej ta część żeglarska. Z moimi wyjaśnieniami, z rozszerzeniem wypowiedzi przez Robaka i z jego komentarzem. Rzeczą bardzo cenną jest to, że wszystkie wypowiedzi mają objaśnienia na dole strony książki i oprócz tego są w przypisach źródłowych w osobnym rozdziale na końcu książki. W ten sposób ta praca stała się rodzajem dokumentu. Nie mówię pracą naukową, ale na pewno jest dokumentem. Jeszcze spojrzę na karteczkę, przepraszam. Materiałów związanych z książką było bardzo dużo, bo ja ciągle posiadam
liczne zeszyty z notatkami z rejsów i objętość książki rosła. W pewnym momencie, jak już doszło do 250 stron, to redaktorka książki, pani Monika Pawlak, zaprotestowała, ale mimo to przyjmowała dalsze treści i starała się je umieścić kosztem zmniejszenia zdjęć. Tym niemniej zdjęcia zostały bardzo dobrze wydrukowane przez drukarnię Interak koło Piły i nie tracąc swojej rozdzielczości i czytelności. Mimo to, że są małe, są one bardzo czytelne. Także na końcu ku mojemu zdumieniu i ku zdumieniu pani redaktor Moniki, Kazimierz Robak dodał jeszcze 100 stron jako część druga. Te 100 stron to są wypowiedzi różnych innych autorów. Jest wypowiedź Ludka Mączki, są spisane felietony Zbigniewa Kosierowskiego. Jest wywiad i jest opis powrotu jachtu Dal do Polski, który sprowadził Ireneusz Gieblewicz, stryj pana marszałka. Chciałbym zwrócić uwagę, że też w tej drugiej części jest rozdział, który się nazywa Oceaniczne wędrowne ptaki. Dwa jachty, i tam jest taka rzecz objaśniona. Dwa jachty spotykają się na Oceanie Indyjskim. I z tego spotkania wynika kontakt żeglarski, który obejmuje kawał świata. Obejmuje Brazylię, Polinezję Francuską, północną Kanadę i Francję. Takim obrazem, ilustracją tego kontaktu można znaleźć na stronie 321 książki. Na ilustracji, na fotografii siedzi czterech starszych panów w mesie jachtu Maria w porcie Le Havre i tak jak ja widzę, od lewej strony siedzi David Walsh, który w 1938-1939 roku płynął z Władysławem Wagnerem, z Jawą 3, płynął z Australii do Europy. Potem płynął dwa razy w latach 70. Marią z Ludomirem Mączką. Obok niego siedzi Jean Losek, Francuz z Brestu, żeglarz z Brestu, który żegnał nas na Wagabondzie, Ludka Mączkę, moją córkę Magdę i mnie przed wyjściem na Atlantyk w listopadzie 1984 roku, a potem witał Mączkę i mnie wracających z Arktyki w roku 1988. Obok niego następnie siedzi Francis Dumarski, zwany Popow, przyjaciel tej ligi z Tahiti z roku 1968. Obok niego siedzi wreszcie Ludomir Mączka. Czy to nie jest piękne? Dziękuję państwu. Panie kapitanie, i w tej chwili chciałbym się połączyć z panem Kazimierzem Robakiem. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Czy pan nas słyszy? Mam połączenie, ale wyłączył kamerę i nie wiem.
Czy pana słyszy, panie Kazimierzu, trzeba włączyć kamerę? To się zdarza. Halo? Jeśli będziemy czekali, to ja bym może poprosił w tym momencie pana Stanisława Heropolitańskiego, ażeby odczytał nam pierwszy fragment przygotowany na to dzisiejsze spotkanie. Rok 1973, 18-24 grudnia, Las Palmas. Wieczerza wigilijna miała być uroczysta, z obrusem, opłatkiem i wyszukanymi daniami. Atlantyk pomieszał jednak szyki. Wiatr przydmuchał do 6 stopni Beauforta, zachęcając do ścisłego postu i stopniowej rezygnacji z ambicji kulinarnych. Nastrój stał się minorowy. Wymarzoną pogodę z lekkim wiatrem i słońcem przynosi dopiero ostatni dzień roku. Spinaker pięknie pali, Maria idzie pod nim samosterownie, a my szykujemy Sylwestra. Szynka z puszki, sałatka, tort waflowy, oczywiście szampan. Potem pochodnie, rakiety, muzyka hiszpańska z taśmy, toasty za bliskich i dalekich. Po iluminacjach długie, ogniskowe rozmowy w kokpicie. Chwile zadumy pod rozgwieżdżonym niebem. Znowu rozhulał się Passat. To nie statystyczne 3-4 Beauforta, lecz tęga szóstka. Może huśta, kiwa nieustannie Marią na boki i do przodu. Nierytmiczny rock and roll utrudnia poruszanie się. Jazda staje się teraz inna. Długi, wodny pagórek zbliża się, podnosi łagodnie rufę i kadłub jachtu. Przez moment widać całą panoramę morza, pusty horyzont. Potem Maria zapada się, przyspiesza i przez chwilę sunie wraz z falą z dziobem podniesionym jak fin w ślizgu. Świeży wiatr w żaglach, rozkiwany pokład, koloryt nieba o zachodzie słońca. Wszystko to daje wyjątkowo wyraźnie odczuwalną radość żeglugi. Dziękujemy bardzo za ten pierwszy fragment. Panie Kazimierzu, czy pan nas słyszy? Tak, słyszę pani. Słyszę tak doskonale. Jesteśmy zebrani w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Proszę w paru słowach podzielić się swoim spojrzeniem na książkę, która jest pana autorstwa. Witam państwa bardzo serdecznie. Źle powiedziałem. Witam was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie, bo my jesteśmy taką chyba w tej chwili wielką rodziną, która skupiła się wokół naszego patriarchy i seniora, kapitana Jakobsona, do którego mam zaszczyt prawo mówić Wojtku, czyli wokół Wojtka, wokół Ewy, jego żony, bo za każdym wielkim mężczyzną stoi jeszcze większa kobieta. Także kochani, witajcie wszyscy w tym rodzinnym gronie. No cóż, Wojtek powiedział wszystko o tej książce, co można było. Ja mogę dodać tylko jedną taką rzecz. Niedawno wysłałem tę książkę mojemu przyjacielowi, to jest bardzo mądry człowiek, on z żeglarstwem nie ma nic wspólnego. Tę książkę przejrzał, zadzwonił do mnie, podziękował, że dostał i zadał mi pytanie, dlaczego Wojciech Jakobson? Proszę zauważyć, że on nie zapytał, kim jest Wojciech Jakobson, tylko dlaczego Wojciech Jakobson? Ja tak pomyślałem krótko i powiedziałem, wiesz Jurku, bo Wojciech Jakobson to jest taki facet, że kiedy się blisko niego przebywa, jeszcze ma się czasami szansę popłynąć na tym samym pokładzie, to człowiek staje się lepszy. I on na to pokiwał głową i to jest, ja myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Rzeczywiście Wojtek słusznie powiedział, że myśmy tę książkę robili prawie no, 2 lata tak, myślę, codziennych, wielorazowych kontaktów. Ja w międzyczasie płynąłem z nim zarówno na Marii, jak i na Vagabondę, jak i na Wielkich Żaglowcach, dlatego, że ja te wszystkie nazwy, wszystkie
wszystkie koordynaty geograficzne sprawdzałem. Słuchajcie, przechodziłem przez archiwa FBI, przez archiwa kanadyjskie, przez, mało tego, przez prace naukowe, które mówiły o populacji Karibu w jakichś tam regionach Arktyki Kanadyjskiej, dlatego że w tym artykule występowała, tu miałem łatwiej, bo komputer to szukał, występowała nazwa wymieniona przez Wojtka w jego notatkach, którą ja sprawdzałem zgodnie no, ze starą nawigacyjną zasadą, że jeżeli jesteś pewny, to sprawdź, a jak jesteś absolutnie pewny, to sprawdź dwa razy. No i to, cóż tu można jeszcze, ach, jeszcze jedno, oczywiście. Wojtku, dziękuję bardzo, dlatego że nieco mnie odmłodziłeś. To znaczy, wygląda to tak, że jak studenci mnie pytają, ile ja mam lat, to ja mówię, że mam lat 30. Oni się tak troszeczkę dziwią. A ja do tego dodaję, że mam 30 lat i 42 lata doświadczeń. Bo mój rocznik to jest nie 70, a 50. Także to tak wygląda. No to chyba z mojej strony. Co ja tu jeszcze mogę dodać? To był dla mnie ogromny zaszczyt. Współpracowanie z Wojtkiem i przeżywanie z nim. A, jak tak płynąłem z nim, punkt po punkcie, z nim i z Ludomirem przez Arktykę, słuchajcie, uwierzcie mi, w pewnym momencie mi się zrobiło zimno. Także poszedłem i założyłem kurtkę, bo wiało lodem, bo gdzieś tam oni przedzierali się przez pola lodowe. To był, zdaje się, trzeci sezon, kiedy z Geohaven wypłynęli 200 mil na północ i te 200 mil musieli wrócić, bo przez pak się nie mogli przedrzeć. No to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tę książkę, ponieważ pan wspomniał i pan kapitan wspomniał, że panowie razem pływali. Ja wiele zdań z tej książki mnie uderzyło, ale jedno chcę tutaj przywołać, kiedy pan Wojciech mówi, przecież po to między innymi pływamy, żeby spotykać innych ludzi. I rozumiem, że z tego spotkania między innymi powstała ta książka. Pan Kazimierz będzie nas cały czas oglądał. Proszę państwa, chciałbym, zwracając się do gości pana kapitana Wojciecha Jakobsona, zaczynając od pani Krystyny Pol, chcę prosić państwa o krótkie podzielenie się swoją refleksją po tej książce. Pani Krystyno, bardzo proszę. Tak, tak. Nic nie naciskam. Ok, dzięki. Słychać mnie? Słychać. A. Bez tego też bym. Nie, bo jest transmisja. Nie możemy bez, musimy z tym. Ok, dobra. Proszę państwa, ja zawsze się cieszę z każdej książki, która jest biografią osoby z branży morskiej. Wiele osób namawiam, kapitanów, żeglarzy, żeby pisali swoje wspomnienia. Bo to jest po prostu ważne, żeby takie książki powstawały. Dla mnie ogromną zaletą tej książki są zdjęcia. Zdjęcia są absolutnie unikatowe, tylko szkoda, co już przyznał pan Wojtek, że niektóre z nich mają wielkość znaczka pocztowego. No ale książka musi mieć swoją objętość i tutaj treść zadecydowała. Kolejną cenną rzeczą są wypowiedzi przyjaciół, żeglarzy. To bardzo, bardzo ciekawe. Mnie tylko nie podoba się jedna rzecz, a mianowicie te daty, które są jeszcze tak bardzo wytłuszczone. Nie wiem, może lepiej byłoby, gdyby one znalazły się na końcu w takim specjalnym kalendarium. Natomiast zadziwia mnóstwo szczegółów, mnóstwo takich ciekawych wydarzeń, o których no, ja nie wiedziałam. Podejrzewam, że wiele osób też nie wiedziało.
I tylko mam jeszcze jedno pytanie, czy ta książka będzie dostępna, czy ją będzie można kupić poza oczywiście dzisiejszym wieczorem, bo to jest bardzo ważne, żeby ona dotarła do jak największej ilości osób. Także no, ja się cieszę, że taka książka powstała. Myślałam o takiej książce już dawno, kiedy to pan Wojtek i pan Maciej Krzeptowski napisali znakomitą książkę, album o Ludku Mączce. I myślałam, że pan Maciej Krzeptowski będzie autorem książki o panu Wojtku. Nawet nie wiedziałam, że taka książka powstaje. Także tym bardziej zaskoczenie i radość. Dziękuję pani Krystyno. Ja bardzo podpowiadam się pod ten pani postulat, żeby takie książki powstawały. Ja przez wiele lat byłem dyrektorem Dominikańskiego Wydawnictwa w Drodze i wiem, że książki jeszcze nie zginęły. Pomimo internetu, pomimo telewizji, radia, książka od czasu Gutenberga drukowana, a wcześniej jeszcze spisywana, jest częścią naszej kultury, jest częścią naszej pamięci. I dlatego dziękuję, że pani podjęła ten wątek. Pan Zbigniew Kosiorowski, jeśli można w kilku słowach swoją refleksję o tej książce. Wolałbym mówić o Wojtku, ale będzie jeszcze taka okazja. Najpierw zatem o Kazimierzu Robaku, którego poznałem w roku 82, w trakcie kiedy przygotowywany był rejs Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Kazik miał być polonistą w tej szkole. Ja miałem tam wykładać historię na Pogorii. Byłem zaproszony przez Kazimierza do jego domu na Chocimskiej, co zwróciło moją uwagę. Nie tylko książki, których było tam moc, ale jednocześnie dwa popiersia Piłsudskiego. To była zapowiedź, powiedzmy, tego dysonansu, jaki się wkradł pomiędzy tym, co było głównym nurtem, przygoda, edukacja, coś pięknego, o czym będzie okazja jeszcze pewnie kiedyś mówić, a z drugiej zaś strony taki nimb podporządkowania wówczas, z którego Pogoria razem z swoimi argonautami chciała wypłynąć na wolny świat. Zatem o autorze powiedziałem jako wstęp, a teraz o jego dziele. Mając takiego bohatera, jakim jest Wojtek, nie można było napisać kiepskiej książki. Kazimierz Robak napisał rzecz świetną, przemyślaną. Jej konstrukcja jest konstrukcją logiczną, przejrzystą i dającą możliwość odbioru zarówno w sferze faktografii, jak i jednocześnie wyposażenia w postaci bogatego serwisu zdjęciowego oraz masy szczegółów technicznych. To jest dla tych, którzy będą potrzebowali również pewnej porady. Bez tej książki właściwie nikt nie powinien w Arktykę czy na Antarktydę wybierać się. To jest jedno, ale z drugiej strony, pani Krystyno, mnie nie przeszkadza to uszeregowanie. Ono jest bardzo ważne. Ono w ogóle tworzy w tym nurcie, czy w tych dwóch nurtach, pewne podporządkowanie, jednocześnie nadaje tempo. Tempo wydaje się momentami rwane, ale jeżeli prześledzimy całość, to wówczas okaże się, że jest dużo miejsca na refleksję, na myślenie o tym, czym jest żegluga i czym jest owa przygoda, której Wojtek w dużym stopniu podporządkował swoje życie, za zgodą Ewy oczywiście. Te refleksje, Wojtek, zwłaszcza fragmenty twoje i twojej rodziny, one nie tylko, że dobrze brzmią, że są dobrze pod względem literackim napisane, ale to, że Kazimierz Robak przemyślał tę konstrukcję tak, ażeby uzasadnić
ich miejsce w poszczególnych fragmentach, tworzy dodatkowe bogactwo i podnosi tę książkę na jeszcze wyższy poziom. Zatem jest to dzieło nie tylko dla tych, którzy będą chcieli razem z tobą żeglować w sensie technicznym, ale którzy będą mogli zrozumieć, czym jest istota żeglowania w takim rozumieniu, jak ty to ujmujesz, co jest dla mnie bardzo bliskie i mam nadzieję, że o tym potem jeszcze jedno zdanie powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Owczarski, również refleksja o książce. Ja tak spojrzę, czytając tą książkę, jako historyk na tą książkę, powiem tak, że ona jest rzeczywiście nietypowa bardzo, dokumentalna, tu się zgadzam, i unikatowa, bo próbując otworzyć fakty, które, albo jakieś zdarzenia, rysy, które kiedyś się przebiegły, no ciężko znaleźć, ludzie odchodzą, nikt nie dokumentuje tego i tutaj mamy tą skarbnicę wiedzy, tej historycznej. Czytając książkę, zwłaszcza tą pierwszą część, wyłaniały mi się właściwie kolejne książki. Osobny blok, osobna książka to rodzina, właściwie historia rodziny Jakobsonów. Od XVIII wieku, poprzez kolejne stulecia do współczesnych czasów, do tych, którzy tu siedzą na tej sali. To osobna książka, ona by naprawdę była dosyć gruba. Druga część to ta powojenna historia żeglarstwa 45 do 60, pionierskie czasy i ta młodzież, która weszła w to żeglarstwo i później osiągnęła takie wielkie i rejsy i wyczyny. Kolejna to te czasy związane z Ludomirem Mączki, 70 lata, rejsy dookoła świata. Kolejna część to jak gdyby rejsy na żaglowcach i cały taki blok kulturalny, kultura żeglarska, to jest ta końcówka tej książki, mówię o tej pierwszej części, więc jak co najmniej 4-5 książek z tego jeszcze by wyszło, mimo że ona ma aż tyle stron i jak gdyby skarbnica wiedzy, którą warto zgłębiać i szukać kolejnych inspiracji do tego, co tam jeszcze możemy odkryć. To jest taka ziemia trochę nieodkryta jeszcze do końca. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Teraz bym chciał jeszcze raz poprosić pana Stanisława Heropolitańskiego o drugi fragment, ciut dłuższy. A tutaj będę miał prośbę, żeby pan marszałek się wsłuchał, bo tego, co będzie potem, jeszcze z nim nie ustalałem. To może ja lepiej nie będę czytał. Rok 1980, wrzesień. Wojciech Jakobson, pomagając Ireneuszowi Gieblewiczowi z Chicago, poprowadził z nim jacht Dal na trasie Świnoujście-Helk-Gdynia-Gdańsk do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Był to ostatni rejs tego historycznego jachtu. Wojciech Jakobson. Sama możliwość wypłynięcia dla mnie była niespodzianką. Już po strajkach i porozumieniach sierpniowych Gieblewicz nawiązał kontakt z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku i umówił się z dyrektorem muzeum, doktorem Przemysławem Smolarkiem, że to powitanie będzie 16 września w basenie jachtowym w Gdyni, w tym samym miejscu, skąd Dal wypłynęła w 1933 roku. Trudność polegała na tym, że najpierw trzeba było wyrobić listy załogi i stąd był potrzebny ktoś ze stopniem żeglarskim i z dokumentami umożliwiającymi wyjście w morze. Gieblewicz zaproponował, żebym ja ten jacht poprowadził. Dla mnie to był zaszczyt płynąć na łódce historycznej. Ucieszyłem się, ale chciałem płynąć z kimś z klubu, z jakimś doświadczonym żeglarzem. Miał płynąć Irek Gieblewicz, jego żona Barbara i jeszcze ktoś od nas z klubu. Romek Kisłowski, który już kawałek na Dali płynął, nie mógł się zabrać, ale wolny i chętny był Wiktor Rachubiński. Zaraz po tym powitaniu w klubie zaczęliśmy przygotowania do wyjścia w morze. Po dopłynięciu do Świnoujścia okazało się, że prognozy zapowiadają silne wiatry, ale na szczęście z kierunków korzystnych dla nas, z West i Northwest. Termin gonił. W Świnoujściu byliśmy 13 września, ale że 13 nie wychodzi się w morze, więc jeszcze trwały przygotowania. Z uwagi na spodziewaną żeglugę fordziakiem założyliśmy na maszt dodatkowe baksztagi. Maszt Dali był osadzony w cęgach, tak jak na omedze. Napawało to niepokojem. Dołożyliśmy te baksztagi, ale nie z liny stalowej, a z miękkiej liny i wypłynęliśmy na mocno ograniczonym ożaglowaniu. Od razu, jak wypłynęliśmy,
to było 5 do 6 stopni Beauforta, ale wiatr niestety tężał do 7-8 stopni Beauforta. Wypłynęliśmy na Translium i wkrótce założyliśmy także fok sztormowy. Na tym ożaglowaniu dopłynęliśmy do Helu. Żegluga była bardzo emocjonująca. Okazało się, że kadłub doskonale zachowywał się na fali i łódka okazała się niezwykle szybka, bo przelot ze Świnoujścia do Helu trwał 33 godziny. Cały czas mieliśmy wiatry pełne, poza momentem obejścia Półwyspu i Cypla Helskiego. Była to wspaniała żegluga. Najpierw dopłynęliśmy do Helu, gdzie spędziliśmy jedną noc, żeby odpocząć i na drugi dzień już przy spokojnym wietrze Irek poprowadził łódkę do basenu jachtowego w Gdyni. Tam na kei czekało na powitanie kilkaset osób. Postój w Gdyni trwał do 19 września. Na pokładzie nie było już Gieblewiczów, którzy mieli ważne spotkania na lądzie. Razem z Wiktorem mieliśmy jeszcze jeden rejs na Dali. Spotkał nas zaszczyt doprowadzenia jachtu z Gdyni do Gdańska, do Muzeum Morskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kiedy rok temu z panem Olgierdem Gieblewiczem wymyśliliśmy te nasze spotkania, wtedy poznałem też państwa Jakobson, wiedziałem, że marszałek pływa też na łódce. Ale nie wiedziałem o tym wątku sprowadzenia przez stryja tej historycznej łódki Dal. I też żeśmy się nie umawiali, więc chcę teraz na chwilę wywołać pana Olgierda Gieblewicza. Jaka jest rodzinna opowieść, rodzinna tradycja o tej łódce, którą ze Szczecina aż do Gdyni, do Gdańska pan kapitan Wojciech Jakobson prowadził. Rodzinna tradycja. To osobne spotkanie by trzeba było temu poświęcić, tak mówiąc zupełnie poważnie. Bo 3,5 minuty. Natomiast powiem tak, w zasadzie całe lata 70. to była jedna wielka historia przygód, zwrotów akcji z Dalą w naszej rodzinie. Ja, że tak powiem, może na początku nie za wiele rozumiałem, bo byłem małym dzieckiem, natomiast no wiedziałem, że ten historyczny jacht jest w posiadaniu mojego wujka, jest remontowany przez moich wujków. Mogę prosić bliżej, żeby pan Wojciech tak, lepiej słyszał. Przez moich wujków w zasadzie dwóch, a potem już trzech, którzy go szykowali. No i potem cała ta historia, bo wujek się strasznie uparł na to, żeby przepłynąć ten Atlantyk w drugą stronę. A wiemy doskonale wszyscy, którzy czytali książkę pod tytułem Wyprawa jachtu Dal, którzy się na niej wychowali, to wiedzą, że ona już w latach 30. ledwo w tamtą stronę przepłynęła i było to bardzo ryzykowne, więc wszyscy rozsądni nie chcieli się na to zgodzić. Nierozsądni, w tym głównie mój wujek, strasznie, tak jak powiedziałem, strasznie się uparł. Pamiętam, że czytałem taką, to mogę jako żart powiedzieć, czytałem taki felieton na ten temat jednego z osób dopuszczających, z PRS-u prawdopodobnie, dopuszczających jachty i statki, w tym wypadku do żeglugi, który stwierdził, że zasadniczo Atlantyk da się przepłynąć na wszystkim, nawet na desce od sedesu, tylko trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. A w związku z tym on się nie podpisze pod rejsem Dali w drugą stronę. Natomiast też widziałem tutaj te zdjęcia i samej Dali, i spotkania dwóch Dali, bo w międzyczasie powstała w Szczecinie powstała Dal 2, która była własnością AZS-u bodajże, o ile dobrze pamiętam. Pan Zbyszek Kosiorowski nakręcił o tym fantastyczny materiał filmowy, kiedy te dwie dale się na Zalewie Szczecińskim spotkały. Dla mnie to jest oczywiście historia, która miałem wtedy 8 lat, jak Dal przypłynęła, więc pamiętam i to powitanie takie dosyć huczne w Świnoujściu, ale potem ona stała w mojej macierzystej stepnicy przez dłuższy czas, więc nawet znalazłem przed sekundą zdjęcie, czy odgrzebałem gdzieś w telefonie, jak taki młody Gieblewicz stoi przy Dali, mam gdzieś też taką pamiątkową. No i to była historia cała rodziny. Jacht został zgodnie z pierwotną intencją wujka Irka przekazany do Muzeum
morskiego w Gdańsku, gdzie od samego początku była koncepcja, żeby powstała kolekcja jachtów historycznych, bo już wtedy Opty był prawdopodobnie w posiadaniu muzeum. Natomiast one przeleżały kilka, no w zasadzie prawie 30 lat w hangarach, później w Tczewie. Dzisiaj pięknie odremontowane, niestety powiem uczciwie nie byłem, ale wiem, że są przepięknie, widziałem je na zdjęciach, są przepięknie odremontowane zarówno Dal, jak i Opty, jak i Kumka, nomen omen, pierwszy stalowy polski jacht i świadczą o historii polskiego żeglarstwa. Także dla mnie to, bym powiedział, całe dzieciństwo, cała młodość gdzieś z Dalą związana. Dziękuję bardzo. Chcę wrócić do Państwa, może właśnie od Pana Zbigniewa Kosiorowskiego, rozpoczynając teraz. Wiem, że chciał Pan jeszcze dopowiedzieć parę rzeczy. Lektura tej książki to była wzruszająca przygoda znajomości i przyjaźni z Wojtkiem. Jego olbrzymiej roli jako ambasadora wyprawy Ludojada, tego 11-letniego rejsu po oceanach i po morzach, przy szukaniu czegoś jakby nie do uchwycenia, czegoś bardzo istotnego. Życie wagabondy, można byłoby sobie z tego żartować, ale jeżeli zastanowimy się nad sensem owej żeglugi i poszukiwania, to ona została, ten sens został odnaleziony w takim, albo nazwany dla mnie tak bardzo wyraziście przez Wojtka w reportażu Nie bójcie się być, czy nie bójmy się być szczęśliwymi. Don't worry, be happy. Ludek korzystał z Wojtka jako ambasadora do przekazywania ważnych informacji. Wojtek gromadził te informacje i tworzyliśmy, Wojtku, w ten czas cykl reportaży Międzygwiezdny rejs Ludojada. Wydawałoby się, że on jak pilot Pirks, jak wróci na Ziemię, to nie będzie mógł się tutaj odnaleźć, bo tu lata świetlne przeszły. Ale jest tam taki epizod, mianowicie kiedy na wielkiej rafie koralowej w jakiejś starej szopie znaleźli deskę, na której ktoś napisał Don't worry, be happy. I kiedy rozmawiamy, Wojtek był narratorem wszystkich tych reportaży, o tym znalezisku, to ja pytam Wojtka. Wojtek, na ludku to zrobiło takie olbrzymie wrażenie. Czy chciałbyś znaleźć taką deskę? On mi powiedział, wiesz, no chciałbym być szczęśliwy. Generalnie rzecz biorąc, więc realizacja jego wypraw, pomocy innym w innych wyprawach była zawsze tym samym. Drogą do drugiego człowieka. Dla niego morze i oceany były tylko szlakiem, możliwością przeniesienia się poprzez ten żywioł, który dawał okazję do różnych zachowań, a jednocześnie poznania kogoś i zrozumienia kogoś innego. To było o wiele ważniejsze. Zatem, wykonując kolosalną pracę, mamy tutaj dokumentację uszczegółowioną. Ta chronologia i dane techniczne świadczą o tym, że to jest perfekcyjny człowiek. Przepraszam bardzo, w tej doskonałości technicznej Wojtek, i przepraszam Państwa, był upierdliwy. Natomiast kiedy zapytałem moją żonę, nie, to ona mnie zapytała, czy ty widziałeś kiedyś Wojtka zdenerwowanego, albo żeby kogoś obsobaczył, albo po prostu wyraził swoją negatywną opinię, no to nikt z nas nie mógł sobie tego przypomnieć. Więc może Ewo, może nie ideał, tak, ale po prostu coś w pobliżu tego. Zatem Wojtku, razem z Ludkiem tworzyliście duet niesamowity. Śpiewaliście na różne głosy, ale tę samą melodię. Ta książka to oddaje. Twoje fragmenty, twoje wspomnienia, twoje refleksje i refleksje Ludka brzmią jakkolwiek.
tutaj wyraźnie czasami się od niego odżegnujesz. Mówisz troszeczkę ironicznie. No nie dlatego, że Wojtek nieustannie żarł czosnek, bo to przecież był jego przywilej, miał do tego prawo. Przepraszam, Ludek. No jasne, że Ludek. Wojtek z oburzeniem po prostu odwracał głowę. Dziękuję ci, Wojtku, za tę możliwość tworzenia tej podróży jednej i drugiej. Tutaj zabrakło mi czegoś innego w podróży przez Northwest Passage. Ja mam przecież od ciebie kilkadziesiąt listów, jakie pisałeś. Pozwoliłeś mi je zachować. Zrobiliśmy ksero z tego. I z tych listów wypływa jeszcze twoja olbrzymia wiedza. Kazik powiedział o Karaibu, o gatunku, o jakiejś rasie, o czymś szczegółowym sprawdzał i to wszędzie mu się zgadzało. Natomiast ja również sprawdzałem twoje obserwacje etnograficzne. Inuitów poznałem dzięki tobie. Później przeczytałem tę książkę, którą mi podarowałeś, ale przecież twoje obserwacje o ich obyczajowości, o ich życiu, o ich mentalności, o ich dramacie ostatecznie, wymagają jeszcze, żebyś o tym nie zapomniał i skorzystał z tego, co pisałeś. Drodzy państwo, przedłużam już. Ja chciałem ci bardzo serdecznie podziękować. Znów pływałem z tobą. A Wojtka poznałem w roku 74 i w ten czas powinien mnie obsobaczyć. Zdawałem egzamin z manewrówki. Fatalnie to szło. A on był jakiś inny niż normalnie powinien być. Nie powiedziałeś mi złego słowa i zaliczyłeś mi tę manewrówkę. No nie wiem do dzisiaj dlaczego. Dziękuję bardzo pani Krystyna Pol. Ja chciałabym państwu opowiedzieć o trzech dla mnie bardzo ważnych etapach mojej znajomości z panem Wojtkiem. Lata temu robiłam wywiad z Ludkiem Mączką. No, przegadaliśmy trochę czasu. Potem, kiedy brałam się za pisanie, no, miałam kolejne pytania, wątpliwości. Zadzwoniłam do niego, a on mówi, słuchaj, ty zadzwoń do Wojtka. Bo Wojtek wszystko wie. Możesz o północy nawet do niego zadzwonić, on ci wszystko powie. Ja sam, jak mam jakieś pytania, wątpliwości, dzwonię do niego. Nigdy mnie nie zawiódł. Ciekawie to zabrzmiało. I rzeczywiście zadzwoniłam do pana Wojtka Jakobsona i było tak, jak mówił Ludek. Pan Wojtek natychmiast miał odpowiedź na moje pytania. Jakiś czas potem był rok 2007. W Zamku Książąt Pomorskich była fantastyczna wystawa poświęcona Ludkowi Mączce. Tę wystawę zorganizowało dwóch dżentelmenów, właśnie pan Wojtek i pan Maciej Krzeptowski. Któregoś razu się spotkaliśmy na tej wystawie i ja z takim żalem, patrząc na te wspaniałe zdjęcia, eksponaty, mówię, no i popatrzcie panowie, za parę dni wystawa się skończy, spakujecie to do pudeł, pudła wylądują albo gdzieś na strychu, albo w piwnicy i kto o tym będzie pamiętał? Może należałoby napisać jakąś książkę i nie uwierzycie. Powstała książka, panowie napisali. Mam na imię Ludomir. Książka, album w dwóch językach. I co mnie bardzo, absolutnie bardzo wzruszyło, ponieważ w pierwszym zdaniu wstępu poinformowali, że to ja, powiedzmy, jakoś ich zachęciłam do napisania tej książki. A dwa, to było dla mnie ogromnym zaszczytem. Zostałam poproszona, aby być matką chrzestną tej wspaniałej książki, albumu. I tak na marginesie, to może warto byłoby się zastanowić, żeby zrobić kolejne wydanie. Trzeci taki ważny etap. Przygotowywałam książkę Żeglarze. I
To był rok chyba 2013. I bardzo, bardzo dużo, długo rozmawiałam z panem Wojtkiem. On był takim moim mistrzem Celone i rozmawialiśmy nie tylko na tematy żeglarskie, ale też na inne. To były szalenie ciekawe rozmowy i to była też wiedza, którą dzięki niemu zdobyłam o żeglarstwie. Bo wbrew pozorom ja nie jestem żeglarką, jak niektórzy sądzą. Jak książka się no, po prostu zbliżała do końca, zbieranie materiału i pisanie, to powiem państwu, że bardzo, bardzo żałowałam, że to koniec, że może jeszcze jakieś parę nazwisk wymyślimy po to tylko, żeby się jeszcze spotykać i jeszcze rozmawiać. Także panie Wojtku, bardzo, bardzo dziękuję. I pan Piotr Owczarski. Najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o książkę, ale to właściwie wiąże się przede wszystkim z życiem kapitana Jacobsona. Jestem pod wrażeniem tego wymiaru duchowego, samego kapitana, jego działalności i tego wszystkiego, co jest zawarte w książce, bo ta książka tak naprawdę o tym mówi. Żeglowanie, rejsy to jest pewien pretekst. Tutaj takie trzy migawki z przeszłości, jakbyśmy weszli w taką kapsułę czasu. W książce jest opisane, że w roku 76 kapitan Baranowski stwierdził, że jest kapitan Jacobson, nie ma wrogów. To jest w ogóle nienaturalne, że tacy ludzie nie istnieją. Wszyscy mają jakieś osoby mniej przychylne, wrogów, a on nie ma. Więc jak gdyby czytając to uśmiechnąłem się, rzeczywiście wiedziałem, że tak jest. Druga migawka tutaj leży przede mną, jest to rok 59, grudzień. Mamy taką ankietę z Kuriera Szczecińskiego, szalejemy na ankietowo w tonacji sportowej. Mamy 8 osób takich zasłużonych wtedy w sporcie, w tym jest kapitan Haska. I wśród 5 pytań jest pytanie, twój ideał sportowca. I oczywiście kapitan Haska stwierdza, Wojciech Jacobson, wspaniały żeglarz, wspaniały człowiek. Był to rok 59, 31 grudnia. I też rok 2017, kiedy to kapitan Jacobson otrzymał nagrodę Ludomira Mączki w roku 2017. To była główna nagroda Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. I zwróćmy uwagę za co. Dla żeglarskiego ambasadora Szczecina za wybitną, wieloletnią działalność na polu żeglarstwa, szerzenie jego idei jako płaszczyzny porozumienia, współpracy i przyjaźni. I jak gdyby myślę, że to ta istota tego życia właśnie opiera się w tych trzech słowach. Płaszczyzny porozumienia, współpracy i przyjaźni, bo to prowadzi ludzi w morze, ale też prowadzi tutaj na lądzie nas gdzieś na nasze rejsy lądowe właśnie związane z miłością, jakąś przyjaźnią, z tym, że chcemy być blisko siebie i że nie zapominamy siebie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolą, to jednak zmienię troszeczkę scenariusz, bo dla nas tutaj byłoby trudno. Państwo mogliby rozmawiać z panem kapitanem bardzo długo, zadając pytania, czy mając swoje refleksje, ale ponieważ pan Wojciech tak często nie występuje, więc chcę jeszcze jemu na chwilę oddać głos, ale zapytam, czy pan Kazimierz Robak jest możliwy jeszcze do usłyszenia, czy to jest już niemożliwe? Bo jeśli by można pana Kazimierza jeszcze na parę minut połączenie, bo wiem, że nas słucha. Panie Kazimierzu, czy można jeszcze o kilka słów po tej naszej rozmowie, w której się pan przysłuchiwał, swojej refleksji jeszcze dopowiedzieć? Tak, oczywiście. Jeszcze raz jestem. Przepraszam. A widzimy. Widzimy się, słyszymy się? Tak, proszę mówić. Fantastycznie. No proszę, kochani, ja jestem wzruszony, dlatego że posłyszałem tyle dobrych słów na swój temat, bo to, że same dobre słowa są na temat Wojtka, to wiadomo. Pani Krystynie, chciałbym odpowiedzieć jedno, związane z tymi datami, które są wyeksponowane. Są wyeksponowane, dlatego że to jest coś takiego... Gdyby to określać w kategoriach gatunków literackich, to jest powieść chronologiczna.
ona musi mieć wyeksponowane daty, bo tak jak Zbyszek, pozdrowienia Zbyszku, bardzo słusznie powiedział, że one nadają pewien rytm i pewne nawroty. To jest skrzyżowanie powieści chronologicznej z Gawędą. Gawęda ma ogromne tradycje, Gawęda szlachecka, Gawęda mieszczańska w literaturze polskiej bardzo dawnych wieków i stąd tam są powtórzenia celowe, tam są nawroty, tam jest zmiana wątków, tam są nowi bohaterowie. Mało tego, proszę zauważyć, że na samym początku mamy rozdział początki i to jest rodzina wojska, który jest młodym człowiekiem i startuje w świat, startuje do żeglarstwa, a później pod koniec, kiedy Wojtek już przechodzi do etapu refleksyjnego życia, jest znowu powrót do ojca, olbrzymi udział Wojtka w wydaniu dwóch książek jego ojca. To jest kolejna nieprawdopodobna postać, trochę zapoznana, ale dzięki tym książkom to trochę została przypomniana polskiemu czytelnikowi. I znowu powrót do korzeni jako psonów, do rodziny. Tutaj, Wojtku, jeżeli można, to ja zdradzę od razu tajemnicę, bo wiele takich pytań było, skąd jako psonowie w Polsce. Jest opracowanie profesor Siatkowskiej i profesor Siatkowska dokumentuje to bardzo dokładnie. To jest początek XVII wieku, rodzina jako psonów przyjechała do Polski ze Szwecji. Na mniej więcej pół wieku przed potopem, ale to gdzieś tam szwedzkie korzenie są. Przez Fryzję do Polski. No i to, jeszcze jedno, podziękowania ogromne dla całego zespołu, który mi pomógł tę książkę zrobić. To jest straszne, pisać, wydawać, redagować. Monika Pawlak zrobiła tu fantastyczną robotę, zresztą ja po raz drugi z nią współpracuję. Karol Choiński, który jest wydawcą, który się podjął wysyłki, który się podjął wszystkich takich spraw, administracyjnych. To jest drukarnia Interact, która też się obraca gdzieś tam w kręgach pogoriowych, bo wszystko to jest w kręgach pogoriowych robione. Kasia Borkowska, która też się znalazła w ostatnim momencie jako korektorka i to jest też krąg pogoriowy. Także to są wszystko takie małe kręgi zataczające, a w centrum tych wszystkich kręgów, epicentrum, jest oczywiście Wojtek Jakobson, człowiek, który nie ma wrogów, człowiek legenda, do którego jeszcze raz podkreślam, mam zaszczyt mówić per Wojtek. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. Pani Krystyna Pol zapytała, gdzie można książkę kupić. Żyjemy w czasach kapitalistycznych. Chcieliśmy mieć kapitalizm, to go mamy. Rynek księgarski w Polsce, jaki jest, każdy widzi. Ta książka została wydana własnym nakładem. Można ją było i chyba jeszcze nabyć na zrzutka.pl. Nie, już nawet nie, pani Magda kiwa, że nie. Ale jeśli będzie dużo zamówień, to będzie na pewno możliwość do druku. Są jakieś egzemplarze do kupienia chyba jeszcze na naszym spotkaniu. Chcę jeszcze na koniec poprosić pana Wojciecha, żebyśmy mogli posłuchać jeszcze kilka słów, panie Wojciechu, jako puentę, zamiast pytań, zamiast refleksji sali, jeśli można. Dziękuję bardzo. Całe spotkanie przeżywam emocjonalnie, bo nie spodziewałem się i tej ilości osób, i ilości dobrych słów, które usłyszałem. Każdą wypowiedź przyjmowałem z pewnym wzruszeniem. Jeszcze dzisiaj rano, właściwie dzisiaj w nocy, znalazłem w internecie też taką wypowiedź, która mnie ogromnie ucieszyła. Mianowicie angielska czy irlandzka poetka, ale poetka amatorka, której wysłałem książkę, nie dała żadnego sygnału, czy ta książka dotarła, ale na jej stronie internetowej znalazłem właśnie dzisiaj w nocy fotografię książki i jej podziękowania. Bardzo mnie to też wzruszyło.
tak jak i obecność wszystkich Państwa tutaj, wszystkich przyjaciół żeglarzy, których tu widzę. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Na 30 sekund jeszcze pan Zbigniew Kosiorowski chciał. Nie wypada, żeby Wojtek był takim totalnym ideałem, takim spiżowym, takim super heroicznym kolosem. Krzysztof Baranowski postawił ci zarzut. Mówi, że jesteś wspaniały, idealny, niezastąpiony i masz jedną wadę. Wiesz, jaką wadę ci przypisał? Że nie potrafisz odmówić innym, jeżeli potrzebują pomocy. I ostatnie zdanie. Zastanawiałam się, jakiej metafory ładnej użyć, ażeby przedstawić moje rozumienie Wojtka. W roku 1984 wydawnictwo Glob, w którym pracowałem, wydało antologię poezji Norwida, Mariana Piechala, pod tytułem Piękno i dobroć. I Wojtku, to zapożyczając stamtąd, odnosząc się do twojej sylwetki, żywej, pełnej refleksji, myślenia, do sedna twojego życia, to ja bym to użył raz jeszcze. Proszę Państwa, pan Wojciech Jakobson dobrze siedzi w tym fotelu, więc będzie musiał chwilę odpracować jeszcze lekcję podpisywania. Jeśli ktoś podejdzie, można porozmawiać. Ja bardzo Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję naszym gościom, pani Krystynie Pol, panu Piotrowi Owczarskiemu i panu Zbigniewowi Kosiorowskiemu. Dziękuję Państwu. To nasze spotkanie było transmitowane, więc ono też jest nagrane, więc można je przekazywać dalej, to znaczy z tych stron zarówno Książnicy, jak i marszałkowskich stron. Chcę Państwa jeszcze zaprosić na spotkanie w piątek, które się będzie odbywało w Centrum Przełomy. Będzie ono na temat Ukrainy. Jest ono wymyślone ponad miesiąc temu, bo przyjeżdża tutaj Kazimierz Wójcicki, przed wybuchem jeszcze wojny. Zapraszam, jeśli Państwo mają czas, ochotę, o godzinie 17:00, w piątek najbliższy do Centrum Przełomy, a nasze spotkanie otwartej społeczności będzie w maju. Zobaczymy, na jaki temat, bo są dwie alternatywy. Jedna, prawdopodobnie chcemy odbudować to spotkanie z panią premier Suchocką, albo będzie właśnie o uchodźcach. Także zapraszam do pana Wojciecha, można podejść. Pani Krystyna jeszcze słowo chciała. Chciałam tylko jeszcze jedno pytanie, bo w książce pana Robaka jest zapowiedź antologii opowiadań pana Wojtka Jakobsona. Czy coś wiadomo, kiedy ta antologia będzie? To trzeba już zapytać indywidualnie, bo pan Wojciech nie wszystko. Okej. Zapraszam, można podejść.